Serdecznie witam w kolejnym wydaniu European Cycle Report. 21 września Unia Europejska świętowała Dzień Współpracy Europejskiej. Z tej okazji odbywa się w około 40 państwach ponad 200 imprez na temat współpracy i integracji. Imprezy te mają zachęcić większą ilość mieszkańców Europy do brania aktywnego udziału we wspólnych międzynarodowych projektach. Unia Europejska wsparła finansowo już około 30 tysięcy podobnych projektów. Także Grupa do Spraw Przyszłości postuluje za wzmocnioną współpracę w Europie. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, wśród nich także niemiecki minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle, chcą poprawy sytuacji w Unii Europejskiej. Grupa do spraw przyszłości została utworzona zaledwie pół roku wcześniej. Ministrowie są zgodni co do oddania Brukseli większej władzy. Ich zdaniem silna Europa jest w stanie pokonać kryzys europejski. Westerwelle podkreślił na spotkaniu w Warszawie ważność demokratycznej oraz bardziej przejrzystej struktury Europy. Opracowany raport końcowy zawiera liczne postulaty. Ministrowie proponują przykładowo stworzenie mechanizmów do nadzoru budżetów państw członkowskich, aby zapobiec łamaniu przepisów europejskich w przyszłości. Ustalenie wielkości budżetów pozostaje jednak nadal pod nadzorem poszczególnych państw. Dalsze postulaty to reformy traktatów bez konieczności jednogłośności, zmiana koncepcji europejskiej służby działań zagranicznych. Kolejną propozycją ministrów jest rozbudowa trwałego mechanizmu ratunkowego ESM do Europejskiego Funduszu Walutowego. Raportu nie należy rozumieć jako stanowiska poszczególnego rządu, lecz jako stanowisko każdego ministra spraw zagranicznych. Co prawda ministrom udało się dojść do porozumienia w wielu punktach, jednakże po 5 spotkaniach ujawniły się także znaczne różnice zdań. Ministrowie nie mogli dojść do porozumienia co do jednoznacznego stanowiska w sprawie wspólnej europejskiej armii, czy też co do bardziej przejrzystej procedury podczas powoływania szefa Komisji Europejskiej. W ubiegły czwartek chiński premier Wan Jiabao przybył do Brukseli wspólnie z przedstawicielami gospodarki oraz chińskimi ministrami na spotkanie szczytu z szefem Komisji Unii Europejskiej José Manuelem Barroso oraz szefem Rady Unii Europejskiej Hermanem Van Rompuy. Chiński premier skrytykował embargo na sprzedaż broni do Chin i zażądał zniesienia go. Podkreślił też znaczne zainteresowanie Chin artykułami zbrojeniowymi z Europy. Poza czym Jiabao zażądał uznania Chin jako gospodarki rynkowej. Jiabao ubolewa nad brakiem osiągnięcia rozwiązania po 10 latach starań. Zarzuty dumpingu przeciwko chińskim przedsiębiorstwom obijają się negatywnie na stosunkach Unii Europejskiej z Republiką Ludową. Rządowi w Pekinie zarzuca się ukrytą pomoc finansową dla rodzimych przedsiębiorstw. Liczne przedsiębiorstwa, w tym także niemieckie, wniosły w lipcu skargę przeciwko Chinom. Kontrreakcją kraju była groźba wojny handlowej. Szef Rady Unii Europejskiej Herman Van Rompuy docenił starania Jiabao mające na celu poprawę stosunków obu stron. Handel między Chinami a Unią Europejską wzrósł w ciągu 10 ostatnich lat o 280%. Chiny są po Stanach Zjednoczonych drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej, natomiast dla Chin Unia Europejska jest największym partnerem na rynku handlowym. Obrady dotyczące ochrony klimatu odbyły się w bardziej pozytywnej atmosferze. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rozwoju Andris Piebalgs oraz chiński minister handlu podpisali umowę o pomocy finansowej dla projektów redukcji emisji dwutlenku węgla z Chin. Republika Ludowa nadal wzbrania się przed uczestnictwem chińskich linii lotniczych w europejskim handlu emisyjnym, ponieważ obawia się powstania dodatkowych kosztów. To był raport z ubiegłego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.